Komunikacyjne zmiany w Katowicach dzieją się ostatnio w szybkim tempie. Po kilku tygodniach dużych utrudnień na trasie łączącej Katowice z Sosnowcem na razie ma być trochę luźniej. Jutro ulgę odczuć powinni też pasażerowie tramwajów. W końcu będą kursowały przez rynek we wszystkich kierunkach Łukasz-Kądziołka. Na razie ruch odbywa się tu w miarę płynnie. Od poniedziałku kierowcy ponownie korzystają z dwóch pasów ekspresówki w każdą stronę pomiędzy Katowicami a Sosnowcem, czyli trasy S86. Tak będzie przynajmniej przez trzy tygodnie, ale do zakończenia prac jeszcze długa droga. To dopiero wyburzanie, a w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino musi powstać jeszcze całkiem nowy obiekt. Po zakończeniu wyburzania tych skrajnych przęseł i podpór przejdziemy na jezdnię na Katowice i no niestety organizacja ruchu będzie podobna jak do wyburzeń tych przęseł nad jezdnią na Sosnowiec. Będziemy musieli skorzystać z przejazdów technologicznych i skierować ruch na jedną jezdnię. W końcu po dwóch miesiącach poprawi się także sytuacja pasażerów tramwajów. W tym przypadku już na stałe, bo po dwumiesięcznej przerwie od 25 września tramwaje powrócą na katowicki rynek i zaczną normalnie kursować we wszystkich kierunkach. Przewrócone zostanie funkcjonowanie 15 linii tramwajowych, ale w różnym zakresie. Część powróci na swoje stałe trasy, ale zmienią się czasy odjazdów. Jedna linia numer 14, ona będzie kursowała na tej trasie, na której obecnie kursuje, natomiast, natomiast ona dostanie nowy rozkład jazdy i dwie linie 17 i 49, one będą kursowały tak jak aktualnie kursują. Tylko ich rozkłady jazdy z kolei ulegną drobnym korektom. Powrót tramwajów na katowicki rynek będzie się też wiązał z zawieszeniem dotychczasowych kursujących tam linii tramwajowych 33, 36 i 43 oraz autobusowej komunikacji zastępczej T16 i T20.